Kochani powstańcy, mili moi przyjaciele, to był naprawdę dar od dobrego Pana Boga, że mogłem Was spotkać i się troszkę Wami zaopiekować, bo nie sądziłem, że kiedykolwiek taką okazję będę miał. To, że się uśmiechacie, że mnie witacie, że narzekacie na to, co mówię, albo mnie poprawiacie, albo mnie podpowiadacie, co ma być dalej, to jest coś, co tworzy taki wspólny teatr, żywy wspólny teatr ku radości Waszej i mojej na co dzień. Jeżeli pozwolicie, to będę się starał Wam służyć jak tylko potrafię najdłużej. I to, że mi na to pozwalacie, to powoduje, że czuję, że będę miał dobre życie razem z Wami. Dobra, już to daję pytanie. To ja powiem, że Panie Januszu. Panie Karolinie, idziemy raz na kawie. Dzień dobry, Panie Anno. Jak samopoczucie? Bardzo mnie to cieszy. Czy właśnie chce Pani, żeby stało wyjść z domu? Życzy Pan sobie coś do picia? Nic, nic, nic. Ani kawki? A to zrobimy tak, że ja odwiążę tutaj Pani Karina jest na złote i tak taksówka pojedzie do końca, tak jak Pan będzie chciał. Dzień dobry Pani. To ja mogę mówić z nim wracać? Trzy osoby mam Pani z nim, nie to na dwie taksówki rozbijamy. Na dwie taksówki pojedziemy. Na obwodach, portu Gryszyna podajemy. To bezpiecznie i dla mnie. To lepiej dla mnie. Nie, no by to się portu Gryszyna podajemy. No, drodzy moi kochani, zbliża się niezwykły dzień. Zbliża się 1 sierpnia, już 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinie W cała Warszawa zatrzyma się i pogrąży się w zadumie, wspominając tych wszystkich, którzy 80 lat temu postanowili walczyć o swoje miasto, o nasze miasto. Wielu młodych ludzi, którzy dzięki Wam uczą się o Powstaniu, ale dzięki Wam też noszą w sercu wartości, zasady, za które walczyliście. To jest rodzina, która wykracza poza miasto, ponieważ wielu młodych ludzi w całej Polsce nie tylko zna Powstanie Warszawskie, szanuje powstańców warszawskich, ale w wielu miejscach, dużych miastach i małych miasteczkach uważa, że Powstanie Warszawskie to jest ogólnonarodowe nasze dobro, a powstańcy warszawscy to są bohaterowie naszego kraju, nie tylko Warszawy. Orkiestra Dęta Pruszkowianka, odkąd istnieje, od niemal 15 lat, corocznie bierze udział w obchodach kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku zostaliśmy zaszczyceni zaproszeniem na rozpoczęcie obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego tutaj do Domu Powstańców Warszawskich na Nowolipiu. Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia. Cieszymy się ze słów, któreśmy dzisiaj tutaj usłyszeli, bo powstańcy dziękowali na nasze ręce mieszkańcom Pruszkowa za pomoc, jaką od nich uzyskali w trakcie
wywozu mieszkańców Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego przez pruszkowski obóz przejściowy Dulak 121. Bardzo nam było miło, bo żyjemy w czasach, w których ludzie zapominają o wdzięczności, chętnie przyjmują różne rzeczy, nie szanując tych, którzy tę pomoc im dają. I to było bardzo wzruszające, kiedy takie podziękowania żeśmy dostali.